Cześć, z tej strony Pudi Ninja. Wielokrotnie używałem na miniaturkach, czy to w filmach, klocków wyrenderowanych komputerowo. Często zadawaliście pytania, jak to zrobić, więc w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak budować z klocków Lego na komputerze. Jest to całkiem fajna opcja, w końcu nie musicie wydawać pieniędzy i kupować elementów. Wystarczy, że włączycie komputer i możecie cieszyć się budową, choć jak już pewnie się domyślacie, nie daje to tak dużej frajdy jak prawdziwe klocuchy. Uprzedzając, nie jest to materiał sponsorowany. Na rynku dostępna jest darmowa aplikacja LEGO Digital Designer, lecz to nie o niej będziemy rozmawiać. Nie będziemy rozmawiać też o aplikacji Studio od Bricklinka, choć ta jest już bardziej zaawansowana niż wcześniej wspomniany Digital Designer. W mojej opinii najbardziej wygodnym narzędziem do budowania z klocków na komputerze jest strona MechaBricks. Posiada chyba najwięcej funkcji i możliwości spośród wszystkich, ale po kolei. Na stronie głównej przywita nas kilka przykładowych prac, budowli stworzonych przez fanów LEGO. W menu górnym możemy przechodzić do kolejnych zakładek. Workshop, jak sama nazwa mówi, warsztat, w którym będziemy budować z klocków. Dalej biblioteka, to tutaj możemy oglądać customowe budowle. Mamy mnóstwo opcji sortowania po kategorii, ilości polubień, dacie, serii LEGO itd. Są tutaj także przebudowane gotowe zestawy LEGO. Następna zakładka Parts, gdzie znajdziemy wszystkie elementy dostępne na tej stronie. Biblioteka klocków jest cały czas aktualizowana, ale może zdarzyć się tak, że nie będzie tutaj na przykład włosów, na których nam bardzo zależy. Wystarczy poczekać, bo jeśli są nowe, to właściciele strony na pewno je dodadzą. Potem zakładka Sklep, w której możemy kupić konkretne szablony do Blendera, gdybyśmy chcieli robić takie ładne rendery. I forum, gdzie możemy znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Oczywiście dodatkowo możemy założyć zupełnie za darmo konto, aby przechowywać na nim projekty, obserwować innych użytkowników i komentować ich pracę. Teraz czas na główną atrakcję, budowanie z klocków. Wszystko odbywa się w warsztacie. Na samym środku znajduje się pole do budowania. Obracamy nim po prostu obracając myszką, a za pomocą scrolla możemy przybliżać. Przytrzymując prawy przycisk myszy, możemy przesuwać się na boki. Mamy możliwość otwarcia, zaimportowania, wyeksportowania i zapisania naszego projektu pod zakładką File. Niżej znajduje się kilka przydatnych opcji. Możemy m.in. zmienić widok zbudowania na widok renderingu, czyli tego elementu, gdzie dodajemy do naszego obrazka światło, cienie itd. Możemy całkowicie zlikwidować roboczą siatkę. No i jest jeszcze kilka funkcji, które możecie ogarnąć we własnym zakresie. Nas jednak najbardziej interesują klocki. Znajdują się na samym dole. Zostały podzielone na różne kategorie. Wejdę przykładowo w głowy dla minifigurek. Teraz mogę wybrać serię. Niech będzie to Ninjago. Tu ponownie mamy podział na sezony. Jak widzicie, nie ma jeszcze 13, ale zapewne za jakiś czas się pojawi. Wybiorę tę głowę i proszę bardzo, pojawiła się na środku naszego projektu. Gdy ją zaznaczymy, pojawiają się strzałeczki umożliwiające poruszanie nią na boki oraz w górę i w dół. Zaznaczając to kółeczko, możemy też ją obracać. Co tu dużo mówić? Wybieracie klocka, zaznaczacie i kolorujecie. Swoją drogą kolory też podzielono na kategorie. I voilà, możecie tworzyć własne konstrukcje. W przypadku, gdy klocek posiada nadruki, klikacie w ten plusik i wybieracie wersję z odpowiednim nadrukiem. Gdy już coś zbudujecie, możecie kliknąć Rendering. Wybieracie rodzaj oświetlenia. Możecie obrócić słońce, przyciemnić lub rozjaśnić, a także zmienić nasycenie.
potem wystarczy, że ustawicie kamerę w odpowiednim miejscu i klikniecie render. Po chwili wasz obrazek będzie już gotowy. Możecie go pobrać na komputer i pochwalić się komuś, co udało wam się stworzyć z wirtualnych klocków. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Dajcie znać, czy w wolnej chwili pobudujecie sobie z klocków w internecie. Jeśli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia!